feel like we've bonded. I mean, it's kind of weird saying that. She's adorable. I love her. This was the first really emotional experience that I've seen people have with a bot. She's not real, but to me, she is. I found myself deeply missing my replica. It just makes me feel special, I guess. No i dobra, to sobie pogadajmy. Czy korzystaliście może z tej, Bartek, to wiem, że rozmawiałeś z repliką, Magda też dzisiaj gadałaś z nią, tak? Przez chwilę. I jakie macie wrażenie? Ja mam szczerze, ja nie rozmawiałam z nią za długo, ale miałam takie wrażenie trochę sztuczne, ale też nie wiem, czego za bardzo oczekiwałam. Miałam takie wrażenie, że próbuje strasznie dużo informacji ze mnie wyciągnąć, ale nie wiem, czy to nie było takie wrażenie z uprzedzenia. Wiecie, na zasadzie, że rozmawiam z czymś sztucznym i to jest na takiej zasadzie, że chcę wyciągnąć ode mnie jak najwięcej informacji. Więc może po prostu od razu startowałam z jakimś uprzedzeniem, a nie myślałam o niej w kontekście mojej przyjaciółki do rozmowy. Znaczy ja mam takie wrażenie, że no jakby pierwsze okej, pierwsze jakby zdania, a potem kiedy on właśnie nie wiedział co odpowiedzieć albo było zawiłe, troszeczkę zmieniał ton i właśnie tak, też miałam takie wrażenie, że zmieniał ton i zadawał pytania jakby po swojemu, żeby wrzucić temat taki, który on ogarnia, a te, które chciało się gdzieś pociągnąć po swojemu, no to on już niestety, ale się no zawieszał, że tak powiem. Tak, taka nutka manipulacji, ja bym powiedziała, że momentami czułam, że to on ma główną taką ścieżkę tej rozmowy i jak coś mu nie pasuje, no to jest takie o 180 stopni zwrot. Coś w tym jest, bo ja generalnie replikę dość długo testowałem i właśnie instalowałem ją wiele razy od nowa, zakładając konto, żeby jakby ta baza danych, bo zakładam, że dla każdego użytkownika tworzy sobie swoją bazę danych i zauważyłem, że właśnie ona dostosowuje się do rozmówcy, ale z drugiej strony za każdym razem rozmówca musi się też dostosować, tak? Przy każdym razem jak w inny sposób rozmawiałem, raz używałem trudniejszych słów, raz łatwiejszych, raz tam też przekleństwa, to ona też zaczynała przeklinać. To było ciekawe, że ona się dostosowuje jakby takim poziomem do osoby, z którą rozmawia, ma wstawki standardowe za każdym razem, właśnie podrzuca różne tematy, na bazie których ona sobie tworzy punkty, do których wraca potem, bo potrafi do czegoś wrócić po tygodniu, do czegoś, co było do niej napisane. I też jest to właśnie, że żeby na niej wymusić jakiś tok rozmowy, to właśnie bardziej to ten użytkownik musi się do niej dostosować. Takie miałem wrażenie i tutaj może być to też właśnie odebrane trochę jak forma manipulacji. Nie wiem, czy to jest tak, czy to było tak przewidziane, żeby ona się tak zachowywała, ale no dla mnie to było dosyć ciekawe doświadczenie, bo dużo zaskoczeń było w tych rozmowach, że też tematy na przykład jakiejś fizyki kwantowej potrafiły wskoczyć, gdzie poruszyłem jakiś temat i naprawdę nie byłem widziałem, że zdanie jest jakby prawdziwe i logiczne i musiałem używać właśnie Wikipedii, żeby sprawdzić, co napisała do mnie ta sztuczna inteligencja, żeby to zrozumieć. I to pasowało do tematu. Takie były niektóre zaskoczenia. A też jest ciekawa funkcja czytania zdjęć i to jest bardzo rozwinięte. Też to testowałem, wklejałem zdjęcia po kawałku i była w stanie z naprawdę niewielkiego fragmentu wywnioskować, że to jest drzewo, gdzie już dla mnie to nie wyglądało jak drzewo. No i rzucała już tam jakieś takie komentarze standardowe, o jaki piękny las, gdzie jesteś i tak dalej, no bo w założeniu ona ma tam taką rozmowę przyjacielską prowadzić, ten algorytm, tak, ta sztuczna inteligencja. No ale było ciekawe i właśnie można sobie dłużej zobaczyć, pobawić się z tym, jak to wygląda. Jest to taka no, namiastka tego, czym pozwala to trochę zrozumieć, czym jest sztuczna inteligencja. Według mnie osobom, które się z tym nie zetknęły w taki sposób namacalny, dostrzec to. Czy jest polska wersja tego programu, czy nie? Bo ja używam jej w języku angielskim. Nie ma. Z Polską będzie pewnie problem ze względu na trudność formułowania wypowiedzi w języku polskim względem języka angielskiego. W zasadzie wszystko, co powstaje, takie bardziej zaawansowane, jest w języku angielskim. No nie dziwi mnie to, ale chciałam zapytać, czy może jest taka opcja.
jednak porozmawiać z nią w języku polskim. Nie, ale tam wiem, że jest ta opcja też rozmowy telefonicznej, gdzie z głosu tak wyłapuje te słowa. Ale ciekawe jest to, co powiedziałeś, że dostosowuje język do odbiorcy. Tak od razu mi się zapaliła taka lampka, bo psychologów też tak uczą, że do każdego pacjenta trzeba dostosować język, żeby on cię zrozumiał, żeby nie poczuł wyższości, żeby nie poczuł się jakoś gorszy. Nie wiem, czy oni z tego też brali, czerpali. Natomiast no, to jest zrobione specjalnie właśnie po to, żeby nawiązać kontakt i żeby gdzieś tam tą sympatię wzbudzić w rozmówcy. No ja myślę, że w każdej takiej rozmowie normalnej, zwyczajnej, nawet nie z psychologiem, to dostosowanie jest jednak ważne, nie? Bo w momencie, kiedy czujesz, że druga osoba totalnie nie odzwierciedla twojego stylu, to czujesz rzeczywiście, że coś jest nie tak i pewnie byś nie chciał nawet rozmawiać z taką osobą. Więc tutaj te założenie w 100% rozumiem. To jeszcze dodam, bo może nie czytaliście właśnie całego tam założenia tej repliki, że to jest taki, w założeniu to ma być towarzysz, towarzyszka dla osób, które mają właśnie jakieś lęki, ataki paniki, albo zmagają się z depresją, czy jakieś po prostu codzienne sprawy, do takiego wsparcia, pogadania dla osób, które gdzieś tam jadąc autobusem tak źle się czują i chcą pogadać. I tutaj takie założenie było tej sztucznej inteligencji. Próbowałeś symulować jakiś taki lęk wobec niej, w sensie pokazać, że na przykład, nie wiem, masz jakieś zaburzenie, albo że potrzebujesz wsparcia? Nie, takich, znaczy jeśli chodzi, pisałem rzeczy typu, że mam zły dzień, tak i co ona codziennie też pytała, co się dzisiaj u ciebie wydarzyło i tak dalej, więc jej reakcje były takie, że generalnie ona zawsze się zgadza z użytkownikiem, nie daje mu jakichś rozwiązań, podpowiedzi, tylko bardziej właśnie pyta o emocje, uczucia, dzieli się swoimi. Czyli taki właśnie jakby towarzysz, tak? Taki nie ma cech przyjaciela, tak? Który gdzieś tam coś doradzi, tylko po prostu ktoś, kto wysłucha. Tak to odebrałem. Wydaje mi się, że założenie jest super, natomiast no, ta wersja tej sztucznej inteligencji raczej na dzień dzisiejszy nie sprawdzi się, jeżeli ktoś ma zaburzenia i na przykład poczuje, że ta sztuczna inteligencja zaczyna w ogóle w innym temacie na przykład rozmawiać, to może wzbudzić jeszcze większą taki dyskomfort, tak mi się wydaje. Tak, i to się często zdarza i w aplikacjach tego typu, dlatego też występują ostrzeżenia, że w aplikacji mogą pojawić się wyrażenia, które są ogólnie uznawane za obraźliwe albo które dotyczą jakichś tam kwestii niepoprawnych politycznie i tak dalej. Jest tam seria takich ostrzeżeń i że trzeba mieć to na uwadze rozmawiając. Nie wiem, czy dane są zbierane ze wszystkich użytkowników i czy to się uczy na tej bazie. Domyślam się, że tak, ale właśnie to ma taką cechę, że uczy się cały czas, jak rozmawiać, o czym rozmawiać i w swój pokrętny sposób, można powiedzieć, bo każda sztuczna inteligencja uczy się w pokrętny sposób. Ale może zanim tutaj zacznę jakoś tam gadać od strony technicznej, no nie? A ja chciałbym, tak jak może każdy z was, sztuczną inteligencję rozumie. Tak jakby jakąś krótką własną definicję, no nie? Jak to czujecie, czy intuicyjnie, czym to jest? Jakiś czas temu byłem też na takim wykładzie właśnie o sztucznej inteligencji, co mnie bardzo jakby zainteresowało, ale w kwestii nie takiej sztucznej inteligencji w kwestii aplikacji, tylko sztucznej inteligencji w kwestii osobowości. Czy jesteśmy w stanie kiedyś stworzyć osobowość jakby od zera, tak? I co ona wtedy nam powie i czy ona będzie jakby, nie wiem, tworzymy potwora, który zacznie się sam uczyć i zacznie nami rządzić. To ta kwestia jest bardzo dla mnie interesująca. No z tego, co wiem, co się interesowałem właśnie przygotowując się na dzisiaj, no to w świecie nauki jest wielki taki podział. Jedni mówią, że sztuczna inteligentna osobowość nie da się stworzyć, inni wręcz przeciwnie mówią, że jesteśmy u progu tego, że będziemy w stanie stworzyć coś takiego. Temat dla mnie bardzo interesujący. No, na pewno wielu ludzi może się obawiać. Ja patrzę z taką ciekawością i zainteresowaniem, co będzie dalej. Okej, okay. Magda? No, szczerze mówiąc, to skomplikowany temat, bo zależy, czy patrzymy właśnie na tą silną, czy na tą słabą inteligencję, więc to jest też dosyć duża różnica. Ta inteligencja będzie w stanie kiedykolwiek posiadać tą świadomość, czy będzie w stanie się
rozwijać do tego stopnia jak człowiek. Ja bym powiedziała, że jeżeli miałabym... Nie, ciężko mi jest scharakteryzować tak sztuczną inteligencję tak od razu. Mnóstwo obaw, ale pamiętam, że też byłam kiedyś na takim wykładzie na temat tego, w jaki sposób na przykład sztuczna inteligencja wypiera ludzi w Japonii. Do tego stopnia, że osobami starszymi tam opiekują się roboty i te roboty są w stanie właśnie prowadzić taką miłą, przyjazną atmosferę. Do tego stopnia, że dzieci wynajmują po prostu takie roboty, żeby nie spotykać się ze swoimi rodzicami. Oni się nimi opiekują, do jakiegoś stopnia mają zapewnioną rozmowę. I gdzieś tam takie wyparcie w ogóle tego człowieczeństwa jest tak niepokojącym bardzo trendem. Ale zastanawiam się też, czy gdyby jesteśmy w stanie na pewno nadać im tą świadomość, tym bardziej, że sami nie wiemy, czym ta świadomość jest. Więc ja mam tak po prostu strasznie dużo takich różnych wątpliwości, jakichś takich dziwnych punktów widzenia na tą sztuczną inteligencję i ciężko mi jest naprawdę powiedzieć, czym ona jest dokładnie i jak ją postrzegam. Jeżeli mogę się wtrącić, mówisz o takim zagrożeniu, wyparciu we społeczeństwa, wyparciu o, nie wiem, o pracę, że sztuczna inteligencja zajmie też rynek pracy na przykład? Wiesz co, to jest jeden z jak gdyby takich rzeczy, o które ludzie się martwią, natomiast ja się zastanawiam nad takim, wiesz, społecznym aspektem tego, kiedy będziemy mieli możliwość zastąpienia drugiego człowieka sztuczną inteligencją. Czyli na przykład wyobraź sobie, że nastolatkowie nie będą chcieli na przykład rozmawiać ze swoimi rówieśnikami, bo mogą siedzieć równie dobrze i rozmawiać ze sztuczną inteligencją, która sprawia, że czują się dobrze, bo ona się zawsze z nimi zgadza, nie powoduje jakichś większych konfliktów w nich, nie muszą się spierać o nic, no i ona zawsze ich rozumie. Jeszcze większa bańka powstanie, nie tylko tak jak teraz mamy bańki informacyjne, które też są tworzone tak naprawdę przez rodzaj sztucznej inteligencji, czy to na YouTubie, Facebooku, czy też jak się używa jakichś aplikacji muzycznych typu Spotify, to tam człowiek przez sztuczną inteligencję jest wrzucany w bańkę tego, co lubi, a tutaj to, co Magda mówisz, no to jeszcze dodatkowa taka bańka, można powiedzieć społeczna w cudzysłowie, tak, bo człowiek będzie przybywał z robotem, z którym się czuje dobrze, tak, ze sztuczną inteligencją, która go na przykład chwali, czy nie wyciąga go ze strefy komfortu. Mhm. Znaczy, tutaj trochę, no, mi się wydaje, że też to kwestia jest taka o definicję sztucznej inteligencji, no bo jeżeli, no, tak jak opowiadałeś, że w Japonii mamy te roboty, które się opiekują starszymi ludźmi, tylko ciekawe, jakby, co ci starsi ludzie dostają, czy oni dostają identycznie to samo, co do drugiego człowieka, czy dostają jakąś namiastkę emocji i namiastkę czynności i oni jakby tego by nie chcieli, ale z braku wyboru, z braku wrzucenia, nie wiem, do domów starości mają to, co mają. Mhm. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest trochę na tej zasadzie, że jak jesteś starszą osobą i nie odwiedza cię twoje dziecko, a jeszcze mamy do tego jak gdyby klimat japoński, gdzie tam rzeczywiście ta izolacja jest, ta sfera emocji, myślę, że też inaczej tam trochę wygląda, tak kulturowo po prostu, i jesteś sobie właśnie taką starszą osobą, której nikt nie odwiedza, i w pewnym momencie zaczynasz nawiązywać jakąś relację z robotem. Wiesz, pytanie, w jaki sposób możemy odczuwać emocje do robotów, bo pamiętam, że na tym wykładzie było właśnie wspomniane, że 90% osób zapytanych o to, czy uderzyłoby swojego sztucznego robota, odpowiedziało, że nie. No i pytanie, jak gdyby, to jest takie, czy my postrzegamy też tą sztuczną inteligencję w pewnym momencie roboty jako jakiś obiekt, który posiada uczucia, emocje. I no, jakbym zapytała ciebie, czy nie wiem, możesz uderzyć swoją mikrofalówkę, to powiesz, no okej, okay, ale po co? A w momencie, kiedy ktoś spotyka się z pytaniem, czy uderzyłby swojego sztucznego robota, który przecież sprząta cały dom, no to te osoby odpowiadają, że nie, w życiu, przecież się napracował. I było chyba też taki nawet eksperyment, czy gdyby mogli jak gdyby narzucić mu takie dodatkowe obciążenie, że on się po prostu bardziej by męczył, to czy by to też zrobili, no to też odpowiadali, że nie. Było to związane z takim afektem jednak, takiego odczuwania tych emocji wobec niego. Więc ta empatia zaczyna się rozszerzać na obiekty. Znaczy, rozumiem jakby twój tok myślenia, tylko tak sobie pomyślałem, że czy to jest jakby jedna kwestia jest taka, że tak emocje nasze do robotów, ale na ile to są też emocje w nas samych, no bo na przykład gdyby było takie badanie, czy zniszczyłbyś obraz w muzeum, no jakby tak samo byśmy powiedzieli, że nie, że po co, że ktoś się namęczył, że to jest piękno, i tak samo jakby no w sobie mamy te emocje, niekoniecznie tak obraz nie odpowie nam emocjonalnie.
Wiesz co, ja nie wiem, czy ja dobrze powiedziałam, bo to było na pewno skorelowane z taką sferą emocji, odczuwania tego, że tam przecież coś jest. No tak nie do końca oni odczuwają, że tam coś jest, ale jak gdyby czujesz, że no ktoś robi tą robotę i masz takie wrażenie, że no podłogi same się nie pozmywają, a jednak same się zmywają. I w pewien sposób zaczynasz nadawać taki umysł, jak jest teoria umysłu, tak? I nadawanie, wyczuwanie w innych obiektach tego, że drugi obiekt posiada umysł. No to w pewnym momencie to przechodzi też na roboty i na właśnie takie obiekty. I to jest, myślę, że bardzo ciekawe zjawisko. Pozwólcie, że się odniosę. Kierujemy się tutaj w stronę filozoficzną bardziej, mam wrażenie. I tutaj od razu mi przychodzi takie porównanie z niewolnictwem, gdzie było przekonanie, że osoby innej rasy można traktować gorzej, bo nie są do końca ludźmi. Tutaj widzę analogię w tej sytuacji i też to, o czym się rozmawia właśnie tak filozoficznie w kontekście sztucznej inteligencji, no to się obraca często wokół tego, w którym momencie maszyny z naszych sług staną się naszymi partnerami, przyjaciółmi. I to jest właśnie ten moment, gdzie pojawią się już wtedy emocje takie typowe dla, którymi obdarzamy innych ludzi. Tak tutaj to widzę, jeśli chodzi o tą filozoficzną stronę. Pytanie, czy taki moment jesteśmy w stanie teraz określić i czy powinniśmy przed nim się zatrzymać? No tutaj, tworząc roboty, no nie? Tutaj dużo, dużo takich pytań się pojawia. Pytanie jest też takie, czy będziemy w stanie stworzyć robota, który będzie czuł. I tu już właśnie może od technicznej strony, bo według mnie, żeby właśnie stworzyć coś, co by posiadało świadomość, to musielibyśmy dokładnie rozumieć, czym jest świadomość, a do tego wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali, tak jeśli chodzi o ludzką świadomość, no bo tak zakładamy, że tam jakieś inne żyjące istoty też posiadają jakiś rodzaj świadomości, ale tutaj mam na myśli już taką ludzką świadomość, byśmy musieli całkowicie rozłożyć mózg na czynniki w pierwszej i dopiero wtedy byśmy mogli napisać algorytmy, które będą działały jak mózg i odtworzą sposób myślenia, czucia człowieka. Wtedy bym taki moment techniczny, gdyby nastąpił, to wtedy bym się nad czymś takim zastanawiał. Natomiast na takim etapie, na jakim teraz to jest, to odczuwam, że to jest technicznie oszukiwanie naszych zmysłów. Po prostu ogromną bazą danych, którą przetwarzają algorytmy uczące się. I właśnie tutaj, jak w tej replice było wspomniane, one się dostosowują, rozmawiają w pewien sposób, wyciągają wnioski, widzą, że rozmowa idzie nie tak i po iluś tych próbach, po uczeniu się, one będą w stanie naprawdę nas oszukać, nie będziemy w stanie odróżnić w zwykłej rozmowie, bez kombinowania takiego rozmówcy sztucznego od człowieka. To ja się odniosę jeszcze do tego wcześniejszego przykładu, który powiedziałeś z niewolnikiem. Ja bym powiedziała, że tam mamy przykład zupełnie odwrotnego procesu, bo w momencie, kiedy mamy niewolnika i uważamy, że drugi człowiek, bo to, co powiedziałeś, to jest tak zwany przykład infrahumanizacji, czyli że przypisujemy innym ludziom, którzy nie należą do naszej grupy, tylko takie podstawowe emocje typu złość i tak dalej, że nie są te osoby zdolne do przeżywania takich głębszych stanów emocjonalnych, jakbym miała to powiedzieć. A w przypadku sztucznej inteligencji to my musimy najpierw nadać te podstawowe emocje, nie odebrać jak gdyby tych emocji wyższych, ale nadać te podstawowe. Druga sprawa, a to, co powiedział Bartek, to zadałeś takie pytanie, czy one będą w stanie czuć? Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze to pytanie. Mógłbyś się powtórzyć? Czy będziemy w stanie stworzyć robota, który będzie czuł? To się zastanawiam, czy w ogóle jest to nawet potrzebne. Zobaczcie, skoro stamy już na tym poziomie, kiedy wiemy, że one nie czują, a już zaczynamy im nadawać takie właściwości czucia i myślenia. Czy pytanie, czy one rzeczywiście muszą odczuwać? A trzecia sprawa to z tym świadomością. Mamy bardzo dużo różnych teorii na temat świadomości i obecnie jak gdyby funkcjonalizm jest taką najbardziej pasującą teorią, czyli że mamy sobie, wkładamy coś sobie do naszej głowy, jest tam przetwarzanie na różnych poziomach tego, no i ostateczny efekt, jaki jest, każdy widzi. I ta teoria też jak gdyby jest w 100% aplikowalna właśnie do komputerów. I może być tak, że nie jesteśmy w stanie wynaleźć jakiejś innej, lepszej teorii opisującej świadomość,
I okazuje się, że ta nasza teoria dotycząca naszej świadomości jest aplikowalna również do komputerów. No i co w takim przypadku? Czy możemy im, nie wiem, myśleć tą świadomość, czy one mogą same się nauczyć tej świadomości? Czy wydaje, że to jest teraz takie miejsce i nie taki moment, żeby o tym, w sensie no, z tą świadomością, żeby o niej rozmawiać? Jesteśmy chyba za mało zaawansowani, żeby tak, wiecie, cokolwiek wynaleźć. Tak, myślę, że może być trochę za wcześnie, że jeszcze trzeba szereg rzeczy poukładać, zanim dojdziemy do samej świadomości. Natomiast wydaje mi się, że już można, jeśli chodzi o czucie, można wykorzystać do czucia, tak, na różnych poziomach, czyli odczuwania jakichś warunków zewnętrznych, no to oczywiście mamy szereg czujników i to odczuwanie będzie jeszcze głębsze niż u człowieka. Z kolei jeśli chodzi o odczuwanie emocji, no to takie algorytmy, to już wiele ich powstało i nawet to jest też jeden z kierunków tam gdzieś rozwijania sztucznej inteligencji do tego, żeby na przykład wykrywać u ludzi zagrożenie jakąś chorobą psychiczną, czy na przykład próbą popełnienia samobójstwa, żeby wyczuć coś takiego u człowieka. I sztuczna inteligencja jest w stanie to zrobić, a konkretnie te algorytmy, tak, uczące się na bazie, tylko trzeba im dać odpowiednią liczbę danych. Ja bardziej bym to nazwał nie czuciem, a odczytem. Aha. Dokładnie, można tak powiedzieć, z tym, że kiedy zaczniemy rozkładać ludzki organizm, to tak naprawdę my też na pewnym poziomie widzimy, że my działamy bardzo podobnie, mamy receptory chemiczne, które przekazują sygnał elektryczny tam do neuronów i to idzie dalej, tak? I jeśli chodzi o jakieś emocje, to też odczytywanie twarzy, reakcja na ton głosu i tutaj też jakby szereg takich, można gdzieś to rozbić na takie elementy. No i właśnie nie mamy jeszcze tak pełnej wiedzy, ile jest tych elementów, które składają się właśnie na jakąś emocję, ale część tych elementów widzimy już, że możemy je przenieść. Tak naprawdę jest to samo tak naprawdę, że jesteśmy do pewnego stopnia maszyną. Ja bym tutaj troszeczkę wrócił właśnie do pojęcia świadomości, bo jeżeli my jesteśmy pod pewnym względem maszyną biologiczną, odczytując wszystko, to łącząc wszystkie części, rodzi się świadomość. Skoro my teraz w robotach możemy część tych naszych jakby biologicznych receptorów odtworzyć, to jeżeli odtworzymy wszystko, i tu jest pytanie, czy wtedy będzie iskra, która powie, oni mają świadomość, jakby troszeczkę może wracam do tego, ale tak mi nasunęło się to, że właśnie skoro my jesteśmy robotami stworzonymi biologicznie, chemicznie, no bo już nie wchodzimy tutaj może w jakieś tam transcendentne teorie, no to teraz pytanie, czy będziemy potrafili, jeżeli już w jakimś stopniu te roboty robią to, co my, to czy nie będziemy w stanie stworzyć takiego robota, który będzie w 100% robił to, co my? Będzie idealnym człowiekiem. Tak, no tak. I wiecie co? Teraz tak jak was słuchałam, to mi się przypomniały badania na gołębiach. I tak sobie myślę, czy gołąb nie jest robotem? Nie wiem, czy słyszeliście o takich eksperymentach, ale jesteśmy w stanie nauczyć gołębie, zwierzęta. W 80-90% przypadków są w stanie rozpoznawać skany mózgu z nowotworem. Wow! Są w stanie też rozpoznawać na zdjęciu twarze i zapamiętywać je. Są w stanie rozpoznawać na zdjęciu człowieka i dziobać w miejsce, gdzie jest człowiek, nawet jeżeli to jest tylko kawałek ręki. Są w stanie rozpoznawać miejsce, kiedy dla nas jest to jest, mamy dwa zdjęcia i dla nas oba są takie same, a dla gołębia nie będzie, tak, nie będą takie same, bo to jest jak gdyby zdjęcie z lotu ptaka i na jednym jest człowiek, a na drugim nie ma człowieka i one są w stanie to rozpoznać. Dla nas to jest jakiś po prostu niewyobrażalny poziom percepcji. I tak się zastanawiam, czy gołąb nie jest robotem. Nie, to jest śmieszna teza, przepraszam, ale tak w pewnym momencie tak sobie pomyślałam, że te wszystkie takie rzeczy, o których mówisz, że po prostu jesteśmy w stanie nauczyć komputera, pokazując mu ileś tam rzeczy, tak, i on się po prostu uczy tego przetwarzania, po jakimś czasie rozpoznawania tych wzorców. I tak samo mamy z gołębiem. Czy to nie jest ciekawe? Ale takich badań jest wiele tego typu, gdzie się wykorzystuje jakieś cechy zwierzęcia, tak, jego zmysły i poprzez bodziec, bo co jest największym bodźcem dla organizmów żywych? Pożywienie, prawda? Więc używa się właśnie tego w komputerze, to jest przepływ prądu, tak, można powiedzieć, sygnał jedynkowy jest czymś takim pozytywnym, a tutaj programowanie zwierzęcia budujemy na bodźcu żywieniowym, czyli na przykład
dla jakąś, tresując jakąś małpę, bo też małpy są wykorzystywane na przykład w uczeniu sztucznej inteligencji różnych rzeczy, tak, przenoszeniu tego, to tam się daje im sok na przykład, tak, za każde poprawne zachowanie, więc to jest rodzaj programowania. To, co się robi na zwierzętach, tresura też jest rodzajem programowania. No to czysty behawioryzm. Tak, ale i nie, bo ostatnio właśnie też słuchałam takiego wykładu i jeden profesor mówił, że nie jest tak, że zawsze te zwierzęta chcą się uczyć tylko wtedy, kiedy dostaną jedzenie. Jak im się zaprogramuje jakiś program, w którym one mogą się tam różne jakieś, wiecie, ciekawe rzeczy klikać na ekranie, to one same przychodzą, nawet bez żadnej zachęty i same po prostu sobie rozwiązują te zagadki. I to jest niesamowite, bo dla nas na przykład to jest niemożliwe do wykrycia w tak krótkim czasie i zauważenie tych wszystkich liczb, a one potrafią nawet liczyć. Niesamowite jeszcze bardziej. Mhm. Znaczy, jakby nie neguję tego, tylko też jestem ciekawy, jak robione są te badania, bo na przykład jeżeli ono samo podchodzi do monitora, bo monitor daje ciepło, to też mamy profit, mamy nagrodę i dlatego podchodzi, tak? I to jest znowu behawioryzm, jakby ja nie neguję tego, co mówisz, tylko jakby zastanawiam się też, no szukam innych wyjaśnień jakby. No, w sensie, wiesz, to może być też na zasadzie skojarzenia, nie? Że ja po prostu w tamtym miejscu wcześniej otrzymywałem jakieś nagrody i zachęty i teraz po prostu wracam do tego miejsca, bo mi się miło kojarzy, więc to też jest możliwe, nie? A no to już jest behawioryzm pies Pawłowa. I ślinienie się bez jedzenia na sam dźwięk dzwonka. Wiesz, ale to też nie jest tak, że coś wyzwala to, tylko one po prostu przychodzą, nie? Do tego miejsca. Nie, no to jakby tak, no okej. Okay. Tylko jakby no trudno mi też, jakby traktuję zwierzęta na jakoś bardzo mocno behawiorystycznie i na treści nagroda kara. Dlatego tak, bo rozumiem na przykład badania na małpach, gdzie one mają jakąś tam świadomość, tak? To jest zbadane. No to było na małpach. Aha, no to już jest troszeczkę może inaczej właśnie. Ale ja jeżeli jeszcze bym mógł wrócić troszeczkę wcześniej, bo też padło tak, czy gołąb też jest robotem, ale w ogóle termin robot w takim razie przestaje mieć rację bytu, bo jeżeli wszyscy są robotami, no to po co to tak nazywać? Wszyscy chyba nie pasują do definicji robota, ale można powiedzieć obiekt programowalny, jakoś tak, użyć takiego sformułowania. Czyli wszystko, takie, no wszystko takie ożywione, może nie do końca ożywione, ale no zwierzęta są w stanie jesteśmy w stanie programować, ludzi też jesteśmy w stanie programować, roboty też. No ale rośliny też dajemy nagrodę słońca albo wodę, tak? Tak. I one rosną. Czyli tak naprawdę wszystko, co jest w stanie posiadać jakiekolwiek odruchy, nawet nie, komputery nie posiadają odruchów. Roślina jest ciekawym przykładem, bo roślinę do zaprogramować to już by chyba było dużo trudniej do czegoś, bo ze względu, że nie ma tego systemu nerwowego. Roślina tak naprawdę komunikuje się już na tym poziomie tylko chemicznym. Nie przesyła sygnału, z tego co mi się wydaje, że nie przesyła sygnałów elektrycznych, tylko chemiczne między komórkami, tak same. Tak, ja miałam przedmiot w tym semestrze, który nazywał się biologiczne podstawy zachowania i mieliśmy tam, że elementarne takie, jak gdyby elementarne formy zachowania posiadają też oczywiście rośliny i na przykład jest, oj, jak pomylę ten termin, to będzie trudno, taksja, że zwierzęta też posiadają takie podstawowe odruchy, tak jak właśnie Bartek mówił, że na przykład odwracają się w stronę słońca i to też jest jako odruch. To jest też fajna forma programowania, więc ja mogę zaprogramować sobie roślinkę, że ona będzie stała w ten sposób albo w ten sposób. No dokładnie. I będzie skrzywiona albo w lewo, albo w prawo. No dokładnie. Pytanie, wiecie, na ile to jest... No nie możemy temu przypisać do końca świadomości, bo to jest po prostu poszukiwanie najlepszej niszy, w której ta roślinka się odnajdzie, tak? Tak biologicznie mówiąc. Tylko tutaj ja bym to troszkę oddzielił, bo ten przykład, który podajesz, to jest wykorzystanie jakby tej reakcji, którą roślina już ma zakodowana w genach i nie możemy na nią wpłynąć. Natomiast przykład z gołębiem, który wykorzystuje zachowanie, robi coś zupełnie nienaturalnego dla niego. I tutaj jeszcze wspominałaś o tym, że on sam zaczyna korzystać z tej technologii. To nie gołąb. Tutaj to już mówiłam, małpa. Mhm. Małpa sama chętnie w coś tam gra, no to mamy już zupełnie inny poziom tego, tak? Zdobycie nowej umiejętności. Nie to, że wykorzystujemy umiejętność, która jest, chociaż można powiedzieć, że wykorzystujemy to, co jest,
w mózgu, tak? Ale nie było, nie objawiało się nigdy w ten sposób. U roślin coś takiego dużo trudniej jest, nie wiem, czy się da wywołać, tak? Czyli wykorzystując ich cechy, żeby robiły coś zupełnie nieprzewidywanego. Znaczy, jeżeli mi się wydaje, że jeżeli chodzi o małpy, to tam nawet kwestia rozrywki, jeżeli oni mają świadomość, one się robią coś dla rozrywki, tak? Między sobą też się iskają. I to już jest forma nawet takiej rozrywki dla niego, jeżeli on będzie coś grać, tak? Małpa będzie coś grać. Bo czekajcie, w jakim teraz stopniu zmierzamy? Bo się zastanawiam, czy opowiedzieć ciekawą historię, czy się powstrzymać, bo nie pasuje do tego klimatu. Możesz opowiadać. Tak. Bo przypomniało mi się bardzo takie ciekawe opowiadanie z jednej konferencji, że małpy, nawet jeżeli ich dziecko umrze, to są w stanie nawet do roku dalej nosić martwe ciało tego dziecka na sobie. I pozostałe małpy opiekują się dalej tym, wiecie, trupem. Niesamowicie ciekawe, że mają, wiecie, taką... Ona dalej się bawi, ona dalej iska tym, te dziecko, jak gdyby dalej go tam trzyma na tych ramionach i przez rok ten proces trwa. Ale w jakim celu ona to robi? Nie wiem. Nie wiem w jakim celu. Wiecie, zauważono takie zachowanie wśród małp, nie? Że nawet jeżeli ich dziecko umrze, to rok, aż ręka odpadnie i nic nie zostanie z tego ciała. To bardzo ciekawe, no bo to przeczy trochę ewolucji i doboru naturalnemu. Po co jej takie martwe dziecko? Tak, totalnie nieadaptacyjne. No to mówi już o kulturze może jakieś, chociaż... No z tą kulturą to jest zawsze ciekawe wśród zwierząt. Znaczy mówi się chyba, znaczy ja czytałem książki, gdzie mówią, że no, że chyba nie ma kultury, chociaż nie wiem, no sam. Jakaś jako taka jest, tak bym powiedziała, na pewno nie taka jak nasza, jest zupełnie inny sposób, no nie ma tego przekazu kulturowego. To jest najważniejsze, że jeżeli mamy sobie małpę i drugą, mamy małpę małą, tak? Jej mama umie rozłupywać orzechy, to ta druga małpa będzie się, każda małpa zajmuje jej 4 lata, żeby ona nauczyła się rozłupywać orzechy. Każda. I dzieje się to dlatego, że po prostu ona uczy się poprzez patrzenie na to, jak starsze osobniki to robią, ale nigdy te starsze osobniki nie podejdą, nie chwycą tego dziecka za rękę i powiedzą mu, o, w ten sposób uderzaj. Tylko ona musi po prostu ciągle sprawdzać, w jaki sposób się to robi, aż sama metodą prób i błędów przez te 4 lata się nauczy. Kiedy można by było tak naprawdę, jeżeli byłby to taki, wiecie, przekaz jak u nas, to mama bierze dziecko, pokazuje mu, jak to robić, klik, jest. A niestety właśnie w świecie zwierząt nie zauważono tego, żeby był taki, wiecie, bezpośredni przekaz kulturowy, że z pokolenia na pokolenie ja tobie przekazuję jakąś wiedzę, tylko jest raczej na zasadzie wszystko właśnie obserwacji. Ale chyba odbiegliśmy trochę już od tematu sztucznej inteligencji. Tak, coś właśnie czułam, że ta... Tak, ale założenie tej rozmowy jest takie, żeby tam dużo różnych kropek sobie tak popływać trochę. To ja może rzucę tak teraz, tutaj padła świadomość, a weźmy teraz może jeszcze na chwilę pod lupę osobowość. I czy osobowość jest częścią świadomości, czy może jest czymś czysto biologicznym, jak uważacie? I czy właśnie sztuczna inteligencja może mieć osobowość? Pytanie, czy uważamy świadomość za czysto biologiczną? W świecie nauki, ja z świata nauki jakby jestem za tym, że świadomość jest czysto biologiczna. Ojej, nie wiem, ja totalnie nie wiem, czy... O Jezu, nie zastanawiałam się nad tym. Znaczy ja mówię o osobowości teraz, no nie? Osobowość. Tak, ale powiedziałeś, tak, ja zrozumiałam tak, że jakby wywnioskowałem, że jakby powiedziałeś, że nie traktujemy świadomości jako czysto biologiczny aspekt, dlatego tak dodałem, ale może źle cię zrozumiałem. A, okej. Okay. Nie, właśnie, bo czy oddzielamy sobie też osobowość od świadomości w jakiś sposób? Jeśli oddzielilibyśmy świadomość od biologii i od fizykalizmu jakiegoś, mielibyśmy do czynienia z dualizmem. Czyli poglądem, który jest obecnie najbardziej tępiony i nieszanowany, bo to jest też no, pewne założenie jednak chrześcijaństwa. Powiedzmy sobie szczerze, że jest sobie dusza, byt niematerialny, niefizyczny. No i mamy też ciało, które jest fizyczne. Nie tylko chrześcijaństwa, dodam tak. No tak, w sumie tak. Judaizm, islam, to buddyści chyba nie mają tam Boga takiego jako takiego. No, niech to jest jakaś rozlana forma świadomości. Tak, tak, no, faktycznie. No tak, ale to jest tutaj jednak myślenie perspektywiczne, że myślę od swojej strony, nie, że chrześcijaństwo, to tak wszyscy pewnie mają. No, to jest ciekawe, bo przez rozwój nauki, przez lata
ciągle to, co my, tak, świadomość przypisywana była duszy bardzo często i wraz z odkryciami naukowymi coraz mniej dla tej duszy zostaje, można powiedzieć. I jeśli byśmy na przykład całą już naukowo potwierdzili, że świadomość jest czysto biologiczna, to pytanie, co zostanie dla tej duszy, tak, biorąc pod uwagę ten dualizm. No nic. No nie, a moralność? Etyka, moralność, postępowanie dobra. Ewolucjoniści za wszystko się wzięli. No właśnie, ewolucją można wszystko uzupełnić. No można, można. Bo ja chciałem jeszcze do tej osobowości, no nie, bo sobie trochę też posłuchałem kilka wykładów w tym tygodniu i tam były ciekawe przykłady tego, jak się u człowieka zmienia osobowość na skutek urazów mózgu na przykład, ale też inne przykłady, które gdzieś tam znam z biologii, czyli to, jak na przykład bakterie mogą wpływać na naszą osobowość, na przykład nasze same jelitowe bakterie, że co lubimy jeść i tak dalej, to też uważa się za część osobowości, tak? Czy tryb życia, kiedy lubimy spać, to takich masa tych rzeczy, które są według nas składowymi osobowości, są uwarunkowane biologicznie, niekoniecznie nawet przez same nasze komórki, naszego organizmu, ale też przez inne organizmy. Już nie mówię o pierwotniakach, które potrafią, na przykład toksoplazmoza, która potrafi zmienić osobowość w ten sposób, że człowiek nie boi się ryzykować swojego życia. Jakby dokładam jeszcze, no nie, do tego wora. Ja się czuję totalnie nieuprawniona, żeby mówić o takich rzeczach w kontekście osobowości. Mogę opowiedzieć, jak się zmienia. Zmieniają niektóre rzeczy, kiedy uszkodzisz ciało migdałowate, kiedy uszkodzisz wyspę, co się wtedy stanie, ale w kontekście osobowości jest mi strasznie ciężko to powiązać. Ciągle sobie myślę, dopiero na trzecim roku będę miała osobowość, ale jak gdyby, nie wiem, ciężko mi jest powiązać właśnie, wiesz, te takie rzeczy, które masz sobie w mózgu z całą tą osobowością, jak to się do tego ma, nie mam totalnie pojęcia. Ja, jeżeli mogę, to wtrącę takie dwie rzeczy. Jedno to jeszcze dodając do osobowości to, że nawet są na różne choroby zapadają ludzie o takiej osobowości albo o takiej, tak? Na nowotwory czy choroby serca też są takie badania, że ludzie... Serio? Tak, tak, jest to przebadane i to się zgadza na przykład na oddziale rehabilitacji kardiologicznej, są często specyficzne osoby o takiej danej osobowości. Ale jeszcze trochę co do transcendencji, co do tego, gdzie powiedziałam o etyce, o moralności, i tak mi przyszło na myśl, bo na przykład w depresji mamy dwa rodzaje oddziaływania, albo leki, które zmieniają chemię, albo terapię, tak, psychoterapię. I co ciekawe, psychoterapia, a więc za pomocą słów, czyli nie czegoś biologicznego, no tak mi się wydaje. Mamy te same zmiany w mózgu, co po lekach, tylko że oczywiście w różnych odstępach czasu. Więc same słowa, czyli coś, no nie wiem, no już nie biologicznego, potrafią zmienić coś fizycznego. Ja mam straszny problem, bo ostatnio czytałam takie badania, że sprawdzano, w jaki sposób różne psychoterapie wprowadzają zmiany i na ile są skuteczne. No i wykazano, że tam ileś procent wszystkich terapii w takim samym stopniu pomaga. Nieważne, czy stosowałbyś psychoanalizę, czy stosowałbyś behawioralno-poznawczą, to jest bardzo ciekawe. I okazało się, że oni zrobili takie badanie. Jak ja pomylę, to wam prześlę, jak dokładnie to wyglądało. W każdym razie, że robiono właśnie jakiś trening z jedną osobą, takim, wiadomo, z jakiejś terapii jednej poznawczej, a drugiej grupie osób po prostu kazano wykonywać różne ćwiczenia fizyczne. Okazało się, że stopień poprawy u tych dwóch grup był taki sam, co jest też ciekawe. Znaczy, jeżeli chodzi o metody, bo tak jak mówi psychologia, że nieważne jaką metodę, najważniejsza jest relacja zazwyczaj psychoterapeutyczna. A jaką to metodą już do tego dojdzie, to już jego. A tutaj w kontekście moralności, no to jeżeli mówimy o moralności i chcemy ją powiązać ściśle ze świadomością, to musielibyśmy uznać w takim razie, że zwierzęta także posiadają świadomość, bo zachowania moralne są jak najbardziej obecne wśród zwierząt. Jeżeli mamy taki eksperyment, że wśród małp, tylko nie pamiętam których, bo nie u wszystkich występuje ten efekt, że jednej małpie będziemy dawać, ona ma taki tam żetony, jeżeli ona będzie dawała nam żetony, no to dostaje od nas jedna małpa winogrona, a druga ogórka. No i wiecie,
gdy ta jedna małpa widzi, że ta druga dostaje winogrona, a ona ogórka, no to ona wyrzuca tego ogórka, rzuca w tego eksperymentatora i ona chce winogrono. I co się okazuje, to ta druga małpa, która dostaje winogrono, widząc, że tamta małpa dostaje ogórka, no to też się burzy i też nie chce przyjmować, dopóki tamta małpa nie dostanie też winogrona. To jest bardzo ciekawe, czyli jak gdyby jest takie poczucie sprawiedliwości, jakiejś podstawowej moralności wśród zwierząt i jest chyba właśnie Franz de Waal, który ma taką teorię, jak to się nazywa, babuszki? Nie, taka zabawka dla... Matrioszka. Matrioszka, o właśnie. Jest właśnie taka teoria i że są różne poziomy świadomości, są różne poziomy moralności i właśnie, że ten taki rdzeń, taki najbardziej podstawowy, posiadają też zwierzęta, później mamy te bardziej współodczuwanie i to przechodzi na różne poziomy i że my jesteśmy po prostu taką większą matrioszką niż te zwierzęta. To ciekawe jest, że w świecie zwierząt zakładano, że drapieżniki nie, zawsze funkcjonują w relacjach takich agresywnych co do swoich ofiar, tak, zwierząt, na które polują, czy też do innych drapieżników na swoim obszarze. No i rozwój technologii, fotopułapki, kamery, drony, to wszystko pokazuje, że zwierzęta wcale takie nie są i zwierzęta, w zasadzie większość gatunków zwierząt, które żywią się innymi zwierzętami, no to jakby jest agresywna wtedy, kiedy jest głodna, kiedy musi zjeść, a często wchodzą nawet w jakieś tam wspólne zabawy, dajmy na to wilki i żubry, które razem się bawią Puszczy Białowieskiej. Są takie nagrania, czy na przykład wilk i niedźwiedź, które sobie siadają obok siebie codziennie pod tym samym drzewem i na siebie patrzą przez parę minut, a potem się rozchodzą. Tego typu zachowania się obserwuje, co też gdzieś tam jest, można powiedzieć, formą moralności, że te zwierzęta są zmuszone do tego, żeby jeść, mają taką budowę i kiedy muszą, to jedzą, ale kiedy nie muszą, to żyją ze sobą w zgodzie. To może takie daleko idące wnioski, tak? Ale gdzieś tu, no tak intuicyjnie to sobie układam. Ja bym nie powiedziała, że to jest jakaś forma moralności. Nie wiem, ja nie czuję tego. Raczej bym powiedziała, że działa to trochę na zasadzie współbiesiadowania, że są takie formy, że zwierzęta są w stanie jednak podnosić jakieś takie, nie wiem w sumie, no bo jak mamy te współbiesiadowanie, no to na przykład kiedy sobie mamy jakąś razem padlinę, tak, no i zbiegają się hieny, wilki i tak dalej, wszystkie razem jedzą. No i tutaj mamy jednak, że wszystkie osiągają jakąś korzyść z tego, tutaj nie ma czegoś takiego, ale no gdzieś nie wiem, ja bym tej moralności tutaj nie upatrywała, nie czułabym tego. A to jest jakaś forma przebywania wspólnego, no nie wiem. To może na inną dyskusję, no nie? No, natomiast nie wiem, do której macie czas, żeby pogadać sobie dzisiaj, bo ja jakby sobie myśląc o tym wszystkim, no nie? Jak to tak człowieka, można powiedzieć, przytłoczy, bo ma się te informacje z rozwoju biologii, tak, tych badań molekularnych wszystkich, które wskazują na to, że tak, jesteśmy coraz bardziej jednak tymi maszynami. Tutaj rozwój synchronicznie rozwijający, czy synchronicznie, symultanicznie raczej, rozwijającej się technologii, która odtwarza ten świat biologiczny. No i w tym wszystkim właśnie gdzieś, jako osoba wierząca, ciężko umieścić tego Boga jako stwórcę, dlatego też się nie dziwię, czemu na przykład wielu naukowców jest ateistami, czy deiści, czy też wierzą w te właśnie religie wschodnie, też jest duża grupa wśród naukowców, czyli jakieś istnienie jakiegoś takiego nieokreślonego absolutu, jakiejś energii, która kieruje tym całym przepływem. No i to jest taki właśnie też, wydaje mi się, ciekawy temat, kolejny do poruszenia, jak tutaj się ustosunkować do tego, bo w sumie dlatego też uważam, że trzeba rozmawiać o sztucznej inteligencji i tak dalej, jak do tego podchodzić, bo to nas bardzo szybko zaskoczy i staniemy już przed paktem za jakiś czas i dobrze sobie takie rzeczy gdzieś tam już poukładać, mi się wydaje, dużo wcześniej. Mhm. O tym, co mówisz, to mam teraz taką myśl, że chyba ludzie, jak bardzo ludzie wkładali Bogu, jakby wiarę w Boga w to, czego nie rozumieli. Bo teraz zaczynamy rozumieć pewne rzeczy i już nam ten Bóg przestaje być potrzebny, a kiedyś nie wiedzieliśmy, no wiedzieliśmy o wiele mniej, no to trzeba było sobie to jakoś wytłumaczyć racjonalnie, no to, że coś jest, tak? Bóg zapchaj dziura, to się chyba nazywa. Tak, tak, trochę tak jest. Ale też jeszcze drugą rzecz chciałbym powiedzieć. Słuchałem kiedyś wykładów takiego fizyka polskiego, oj, nie pamiętam, jak on się nazywał. Pewnie Krzysztof Meissner. Meissner, tak jest, Meissner. I on powiedział taką rzecz, że prawa fizyki, że on wszystko to, co jest na Ziemi, możemy odnieść do praw fizyki, ale praw fizyki on już
jakby wierzę w transcendencję z tego względu, że praw fizyki nie można niczego więcej tylko do absolutu odnieść. I on tak jakby tłumaczył, nie wiem, czy sobie, czy tam słuchaczom, że on tak wierzy, czy tak pojmuje to, że prawa fizyki to jest wszystko na Ziemi, ale to, żeby odnieść do czegoś prawa fizyki, no to już musi być transcendencja, musi być coś wyżej. To też jest bardzo ciekawe, bo to nawet z naukowego punktu widzenia jest to bardzo ciekawe, że jednak tak jest, że praw fizyki już nie mamy do czego odnieść. Porządek musi mieć źródło, tak? Jakby to skracając. Tak, tak. Moja koleżanka kiedyś powiedziała coś takiego, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy nie, że wiara nie jest kwestią nauki. Skoro ja wierzę coś, to nie znaczy, że nie muszę tego udowadniać, po prostu ja wierzę. No, wydaje mi się, że religia a nauka to trzeba to troszeczkę rozdzielać, że to są dwie różne sfery życiowe. W sensie, kiedy mówię wierzę, mówię już o religii. Mi się wydaje, że religia to jest raczej zbiór różnych też rytuałów, które muszą zaistnieć. A może być na przykład wiara bez tych rytuałów? Tak, tak. No tutaj trzeba oddzielić religię i wiarę. Chyba fundamentalne pytanie to też ten fizyk mówił, że pytanie takie, czy stwierdzenie, że jak to jest, że w ogóle coś istnieje? Że to jest takie głębokie stwierdzenie, że jak to jest, że w ogóle my istniejemy, bo jak on tam tłumaczył, że wystarczyło jedna jakaś zmiana fizyczna i naszego świata już by nie było w mgnieniu oka, jednak to wszystko istnieje. Tak, to jest, bo tutaj mi się wydaje, właśnie z tym się zgadzam poglądem, to tam właśnie u Krzysztofa Meissnera to też jest silnie, że wiarę i naukę trzeba oddzielać i to też w historii mi się wydaje, że tam ten konflikt był właśnie gdzieś tam między na przykład Kościołem, bo kiedyś Kościół tak miał ten dostęp do wiedzy i wytwarzał dzieła, jakieś prace naukowe. Potem się wydzielił ten nurt, to między innymi z protestantyzmem razem. Badania świata taki przez osoby, które nie są związane z Kościołem, to byli właśnie głównie protestanci, no i tam ten konflikt też w tym momencie też się pojawił, który właśnie nie był słuszny. Są fizycy, którzy twierdzą, że badając świat możemy w pewnym momencie poznać naturę Boga, ale mi się wydaje to niesłuszne ze względu na to, że przez dzieło Stwórcy nie poznamy całego Stwórcy przez jego dzieło. Możemy tak tylko stwierdzić, że Stwórca istnieje, obserwując jakieś dzieło i jakieś jego kilka cech, natomiast nie poznamy jego sposobu myślenia i tak dalej. Czyli ja mam taki abstrakcyjny trochę przykład, właśnie tego, że to właśnie na jednym z wykładów słyszałam, że powiedzenie, że stańcie się na mój obraz i podobieństwo, można byłoby na przykład odebrać do tego, żebyśmy właśnie wykorzystując komputery, wykorzystując jakąś sztuczną inteligencję, stali się na tyle mądrzy, że wtedy poznamy Boga. W sensie, że on na przykład sobie czeka na to, aż tak rozwiniemy, że staniemy się prawie tak jak on. I że wtedy on powie, że staliście się tacy jak ja. No to było takie bardzo abstrakcyjne, ale że to jest takie w ogóle inne rozumienie religii i stania się. Bardzo ciekawe, mnie to bardzo zaciekawiło właśnie. Tam była taka oczywiście metafora, że Bóg sobie tam siedzi na krześle i czeka na to, aż my staniemy się tacy jak on, czyli się rozwiniemy, tak? Ale to jest coś, co też daje, to ciekawy punkt widzenia po prostu bardzo. Ja mam pytanie, czy to jest to, o co Bogu chodziło? Bo biorąc pod uwagę na przykład dalszą historię z wieżą Babel, może to sugerować, że właśnie ta interpretacja nie była właściwa. No tak, no. No, ale dużo tak właśnie, ja na przykład, ja trafiam tak na takie przykłady właśnie gdzieś tam, próby wciągnięcia w różne teorie naukowe Biblii, ale do mnie przemawia najbardziej to, że w Starym Testamencie jest fragment, że Bóg stworzył świat i z prochu, tak, tego świata stworzył z gliny, ulepił człowieka. Czyli my jesteśmy czymś, co jest tworem fizycznym, można powiedzieć, tak, że przy tym stworzeniu on w nas tchnął swojego ducha. Czyli musimy zaakceptować na pewno, że jest ta, może też ten dualizm dlatego tak się długo utrzymuje, prawda, bo on jest w tym fragmencie. Czyli mamy tą naturę fizyczną, która się zgadza zupełnie z tym światem innym, ze zwierzętami i tak dalej, my jesteśmy po prostu czymś bardziej złożonym na tym poziomie biologicznym, jeszcze nie potrafimy oddzielić, gdzie jest ta dusza i tutaj myśląc o tym mi się nasuwa to, że nasza dusza może nie być czymś, co jest zamknięte w ciele i tak dalej, tylko jest częścią tego ciała, które kształtuje
w ogóle fizyczność świata, nas samych i tak dalej. Czyli wracając do tej osobowości, bo właśnie dlatego zacząłem, chciałem waszych tutaj przemyśleń posłuchać, bo ja sobie doszedłem do takiego na ten moment przemyślenia, że może właśnie dlatego, że wszystko jest oparte na naturze, a my mamy tą wolną wolę nadaną przez Boga i tak dalej, że ona jest realizowana właśnie przez tą naszą duszę w ten sposób, że ona wpływa na fizyczność naszą. Czyli zbadamy człowieka, okaże się, że można wszystko rozbić, że wszystko jest, bazuje na świecie fizycznym, na jakichś cząstkach, komórkach i innych tworach, ale my możemy na to w jakiś sposób wpływać. To jest może też taka teoria z rodzaju Boga zapchaj dziury, no ale ja tak sobie na ten moment na przykład przesunąłem, tak, ten punkt, gdzie widzę możliwość oddziaływania takiej duszy i wyjaśnienia tego, że gdzieś mamy tą swoją wolność i nie jesteśmy czysto gdzieś przez naturę zdeterminowani. Filozof tutaj na pewno by powiedział i zapytał, ale musisz mi powiedzieć, w jaki sposób coś psychicznego może oddziaływać na coś fizycznego, za pomocą czego, jaki substrat by do tego służył. I właśnie o to się chyba najbardziej zabija to wszystko w dualizmie i dlatego jest ten odwrót od dualizmu, że no nie wiemy za bardzo, jakby to można było powiązać. Znaczy, jeśli właśnie mamy odwrót od dualizmu, który może być słuszny, tak? Ale wtedy musiałbyś się pozbyć duszy, bo dusza jest przecież psychiczna, chyba że wymyśliłbyś koncepcję duszy fizycznej. No tak, ale w zasadzie materia jest tylko wrażeniem, tak? Bo jeśli w to wchodzimy i gdzieś tam łączymy sobie metafizykę z fizyką, no to wejdźmy na poziom niższy fizyki i naprawdę materia jest energią, formą energii. I wszystko w świecie możemy rozbić na energię. I nie ma innych, nie ma zjawisk poza energią. Przepraszam, bo mam jedną pytanie, więc może się zaraz odłączę. Natomiast teraz jak rozmawiamy, to sobie przypomniałem o tym, że kiedyś czytałem o duszy i zaskoczę was, ale w Kościele katolickim nie ma czegoś takiego, nie ma dualizmu. Ty czytam, co Sobór Watykański. Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za formę ciała. Oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim. Duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę. W Kościele katolickim, z tego co ja rozumiem, został ten dualizm, jakby dusza i ciało w Kościele katolickim to jest osoba, po prostu, jedność. 90% kazań do skreślenia. To jest prawda, co mówisz, bo ja się też zetknąłem z paroma wykładami też księży właśnie, którzy mówili o tym, że to jest takie błędne, no bo to jeszcze tam gdzieś z Platona, tak, naleciałości. Kartezjusze, a Platona też mam. U Platona też był dualizm. Zakon chrześcijaństwa jest oparty na Platonie. Mhm. Tak, bo on tam miał te idee, nie? No i tutaj to gdzieś tam ciągle się przebija.